Cześć, kolejny etap przygotowań naszego klasyka do sezonu to oczyszczenie i zabezpieczenie szyn. Jesteśmy w trakcie polerowania szyb, natomiast w tym odcinku pokażę Wam, jak je oczyścić i zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o polerowanie, tutaj musimy już podejść maszynowo i jest to zupełnie inny temat. Natomiast jeżeli nie chcecie się pozbywać tych rys, bo nie macie maszyny takich możliwości, bądź tych rys nie ma po prostu, to warto usunąć kamień i inne zanieczyszczenia z szyby, a później ją zabezpieczyć, żeby mieć ten efekt hydrofobowy, efekt niewidzialnej wycieraczki. Ale jak to zrobić? Ale zanim pokażę Wam, jak to zrobić, płyn do szyb i chciałbym Wam pokazać, ile jest kamienia na takich szybach i dopiero jak możecie nawet wodą to sobie zwilżyć albo właśnie płynem do szyb i zobaczcie, jak ten płyn nam się rozdziera jakby, tak? I tutaj to wszystko, to są zanieczyszczenia, to jest kamień. Oprócz tego dookoła szyb zawsze jest bardzo dużo takiego grubego, nieładnego osadu i nie wygląda to estetycznie, jeżeli chcemy zrobić porządny detailing. Jaki efekt chcemy osiągnąć w tym pierwszym etapie? W momencie, kiedy zmoczymy szybę, ta tafla musi być równomierna i to będzie oznaczało, że nie mamy żadnego kamienia, a powierzchnia szyby jest gotowa do aplikacji niewidzialnej wycieraczki. Do tego będzie nam potrzebne mleczko do oczyszczenia, pad filcowy, ewentualnie twardy aplikator gąbkowy i troszkę wody ze względu na to, że te mleczka są dosyć suche, więc delikatna ilość wody jest tutaj wskazana. Zobaczcie, jak to zrobić. Kiedy wypracujecie mleczko, spryskać wodą mikrofibrę, można też trochę na szybę i na mokro docieramy całą powierzchnię. I to jest pożądany efekt. Zobaczcie, czyściłem dotąd, mamy tutaj równą taflę. W tym miejscu ta woda jeszcze kropelkuje ze względu na to, że nie oczyszczałem i nadal jest kamień. Przyjrzyjmy się jeszcze tym grubym zanieczyszczeniom z kamienia. Jak widzicie, wszystko zostało usunięte. Także powierzchnia szyby jest gotowa do aplikacji niewidzialnej wycieraczki i do tego za chwilę przejdziemy. Jeszcze jeden mały tip od nowika. Jeżeli tych osadów jest bardzo dużo, możecie tutaj wspomagać się jakimś water spot removerem czy też kwasem. Ponieważ z mleczkiem czasami jest ten problem, że trzeba długo, długo pracować. Zrobicie to, ale czasami można sobie w ten sposób przyspieszyć pracę. Samo oczyszczenie szyb wykonujemy podczas mycia. Jest to najłatwiejsze, ponieważ jest sporo nieczystości i możemy to wszystko dobrze wypłukać. Teraz już po całej korekcie możemy przejść do zabezpieczenia, więc zabezpieczamy szyby. Zanim przejdziemy do zabezpieczenia, musimy odtłuścić powierzchnię szyby obficie żyjonowy prep i rozprowadzamy po powierzchni. Kiedy widzę, że prep odparowuje, drugą suchą mikrofibrą docieramy nadmiar. Szyby warto odtłuścić dwu, nawet trzykrotnie. Czas na aplikację. Pamiętajcie zawsze o nowej kostce i nowej ściereczce suede. Obficie i będziemy w trakcie też dolewać jeszcze powłoki. Kolistymi ruchami wcieramy sobie dobrze powłokę. Oczywiście przy rantach dojeżdżamy. Zrobiłem ćwiartkę szyby, dolewam. Jedziemy dalej. Teraz poczekamy 15 minut i dołożymy kolejną warstwę. Czas na drugą warstwę.
Na koniec lubię zatrzeć NW góra-dół. To trochę takie psychologiczne podejście, bo w końcu podczas jazdy woda zlatuje w tą stronę. Producent zaleca, żeby taką 20-ml butelkę zużyć na przednią szybę i dwie mniejsze boczne. Powiem szczerze, że jest to dosyć trudne. Trzeba lać naprawdę na bogato, żeby tyle zużyć i zawsze mam z tym problem. Zużyłem troszkę więcej niż 1/3 na dwie warstwy przedniej szyby, więc zakładając, że te boczne, nawet z tymi trójkątami, będzie to drugie tyle, to nadal jeszcze troszeczkę zostanie. Ale mimo wszystko nie żałujcie towaru. Aplikujcie na bogato. Odczekam teraz kolejne 15 minut i rozpocznę docieranie. Czas na dotarcie ripila. Świeża, nowa mikrofibra, ale ta gładka, to jest bardzo ważne. Delikatnie nawilżamy wodą mikrofibrę i dzięki temu dotarcie będzie dużo łatwiejsze. Nie siłujemy się, swobodnie przesuwamy kolistymi ruchami mikrofibrę, zbierając nadmiar produktu. Jeżeli dotrzecie nadmiar produktu, czas na drugą, gładką mikrofibrę. Tutaj ja wykorzystam jeszcze gładszą. To jest jak suede, taki, którym aplikujemy powłokę, punktowe światło i sprawdzamy, czy nie ma jakichś drobnych smug, mazów. Natomiast ja tutaj nic nie widzę. Ta powłoka już, jak wstępnie ją dobrze dotrzecie, to powinno być dobrze. Ale pro forma, dotrzyjmy. Przed wyjazdem producent zaleca odczekać kilka godzin. Moim zdaniem optymalnie zostawić auto na noc i dopiero wyjechać.